Miasto Racibórz ogłosiło przetarg na przebudowę części ulicy Rybnickiej w Raciborzu. Na odcinku od ulicy Jana do mostu na kanale Ulga wyłoniony w toku tego postępowania wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację zadania. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 8 września. Władze miasta Raciborza z marszałkiem województwa śląskiego ustaliły zasady realizacji i finansowania przebudowy odcinka ulicy Rybnickiej. Miasto 12 sierpnia ogłosiło przetarg na przebudowę ulicy Rybnickiej. W związku z tym potrzebne było porozumienie pomiędzy miastem a województwem śląskim, ponieważ zarząd nad tą drogą ma województwo śląskie. Natomiast na czas remontu przypadnie on miastu Racibórz. Wraz z przebudową 1400 metrów jezdni na ulicy Rybnickiej zostaną również wyremontowane chodniki. Do infrastruktury, która zostanie przebudowana, zalicza się również oświetlenie, sygnalizacja świetlna, oznakowanie, a także zatoczki autobusowe i ścieżki rowerowe. Przebudowa części drogi wojewódzkiej 935 w Raciborzu nastąpi wraz z niezbędną infrastrukturą drogową. Miasto Racibórz pozyskało na ten cel fundusze z programu inwestycji strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Koszt całości inwestycji wynosi 19,5 miliona. Dofinansowanie zewnętrzne z funduszu Rządowego Polski Ład wynosi 18 milionów, czyli prawie 95% dofinansowania ze środków zewnętrznych. Gmina Racibórz jest wyłącznym inwestorem zadania. Realizacja inwestycji znacząco poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego oraz komunikację terenów z drogą relacji Racibórz-Pszczyna i nowo wybudowaną obwodnicą Raciborza ze strefą gospodarczą przy ulicach Bartka Lasoty i Mikołowskiej.